Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w trzecim materiale z serii Zagrajmy w Callisto Protocol, który zapowiada się na razie nieziemsko. Rewelacyjnie mi się gra po prostu tutaj podoba. Owszem, są te problemy techniczne i tak dalej, głównie z wydajnością. Na szczęście żadnych crash nie uświadczyliśmy. I przy okazji wygląda na to, że doszliśmy do kolejnej części tego dziwnego więzienia. W ogóle nie spodziewałem się, że w Callisto Protocol będziemy poruszać się po więzieniu. Ale jakby tak można by nazwać, Dead Space silny jest w tej grze. Zdecydowanie. Jest może? Już słyszę jakichś przeciwników. Tu widzę drogę. Okej, i widzę, że... Holy shit! A ciekawe, jakby go ugryzł, co by było. Albo zadrapał. You said something about a plan. Słuchajcie, jakiś tam mały patch wyszedł faktycznie zaraz przy instalacji, więc prawdopodobnie i tak zostało to znacznie naprawione względem tego, co było. O, żel zdrowia, świetnie, podniesiemy też troszeczkę HP-ki. I przy okazji zauważyliście, że w ogóle jeszcze nie mamy do dyspozycji broni palnej, co w normalnych survival horrorach jest praktycznie no, nie do pomyślenia. Zobaczę, którą szafkę otworzę, to mi wyskoczy jakieś gówno. Ale same kredyty. Ciekaw jestem, kiedy będę mógł z tego skorzystać. Ewentualnie jakiś pancerz kupić, cokolwiek. O, ja już się nie mogę doczekać takich rewelacji. No, dopiero co mówiłem o broni. Wydrukować nową broń. Interesująco. Wydruk broni w kuźni. Okej. Okay. Druk 3D ma się dobrze. W takim razie w przyszłości. Nawet świetnie. Skrzyneczka. Zastrzyk zdrowia. Kredyty, Callisto, amunicja do dzieła ręcznego, konwerter energii. Te... A, to jest kuźnia. Okej. Okay. Jak to działa? No, dobra. Mogę sobie tutaj strzałkami, nie wiem, cokolwiek. Fetch, alt, sprzedaj. Możemy sprzedawać, ale rozdzielczość po prostu tych ekranów jest tragiczna. A, bo dobra, to tej broni nie... Możemy tylko tą broń na razie ulepszać. Pistolet BI-55, dział ręczne. Pojemność magazynka, obrażenia, stabilność. Niestandard... Strasznie ciężko się to czyta przez tą rozdzielczość tych tekstów. Niestandardowa i potężna wersja pistoletu serwisowego, używana tylko w Black Iron. Oparta na modularnej platformie broni UAC. UAC. Coś takiego. UAC kojarzy mi się z Doomem. Możemy go naprawić. De facto chyba to powinniśmy nawet zrobić. Okej, okay, spróbujmy. No czad. Wiecie, raj dla mechaników. If we're gonna get out of here, we need a ship, one that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit. Bad news is they're in the shoe. Maximum security. It'd be fucking tough getting in there. Cool bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Yeah, you sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so what's next? The shoe? Can we just waltz our way in there? Oh, I wish we could. It's not gonna be that easy, bro. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears, and I'll guide you along. All right, don't you leave me hanging. I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. I'll get that door for you.
Okej, bardzo miło. Trochę tajemniczy ten koleś. Mi się wydaje, że on był strażnikiem, który po prostu coś był niewygodny. Co tu możemy dalej zrobić? Stabilność poprawić za 200. Ulepszenie pod magazynki o dużej pojemności. Obrażenia. I pociski wybuchowe. To mi się opłaca? Wiecie, podstawowa broń. W sumie to nie wiem. Dostaliśmy tak te 800 kredytów za darmo, bo było w skrzyni. Na razie sobie to odpuszczę. Okej, wygląda to całkiem zacnie. Gdybym miał zmieniać broń, to którym się to robi? Aha. Pod trójką mam zastrzyki, czwórka, piątka. Bo rozgrywka, sterowanie, klawiatura, mysz. Przypisanie klawiszy, kręć, biegnij, przytrzymaj, celowanie. Walka, w trybie celowania chód, inwentarz. Mocny atak, alternatywny ogień, zmień broń, jeden. Aha, dobra, to pod jedynką by było. A jedynka nie działa. Nie wiem. No ja nie mogę zmienić broni. To jest taki mocny atak wręcz. W mniejszym dźwięk ma tendencję do zacinania się. Dobra, nie wiem, może później mi powiedzą, czym się zmienia bronie. Chyba są za nami, Elliot. O, dziękuję. System strategicznego celowania. Po zaatakowaniu kombinacją wręcz poszukaj na wrogu wskaźnika szybkiego strzału. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, a następnie szybko przytrzymaj lewy przycisk myszy, żeby automatycznie wycelować we wroga, oddać strzał i uzyskać trafienie. Czyli to pewnie jakieś większe obrażenia zadaje. I wiecie, taki mega bonus. W kształcie. O, sweet Jesus. Co to było? A, jednak się zarażają. To nie działa. W sensie są dość odporne na strzały. Więc tak, są roznosiciele i są tacy, którzy zarażają. Dobra. Patrzę, ile mam pocisków, wiecie, bo nie mam w interfejsie napisane. Fajny pattern, akurat to mi nie przeszkadza. Lubię takie motywy okrojonego interfejsu. W ogóle też ciekawie, co z tych jaj będzie później wyłazić. No to wygląda jak jaja. I czy też trzeba oszczędzać amunicję? Zapowiada się soczyście. Na razie ten rewolwer mi się bardzo podoba. Czyli de facto jak przeciwnik podchodzi blisko i atakujemy go za pomocą klasycznego po prostu naciskania przycisków, sam nasz tutaj Jacob zmienia broń. Naprawdę żałuję, kurczę, że wiecie, że nie ma PlayStation 5 jakiegoś. Bo na takim automatycznym trybie, znaczy na, nie wiem, denerwuje mnie to, że mam dobrego peceta, a generalnie działa to gównianie. Hello. Może się uda.
Czy on się odwraca, czy tak stoi? A, dobra, to jest tryb samouczek. A ja się zastanawiam, czy on się, powiedzmy, do mnie odwróci. Jeszcze sprawdźmy sobie chętnie tą stronę, czy może twórcy gry coś tutaj poukrywali, bo widzę, że nie za bardzo zachęcają do eksplorowania. Takie motywy błyskających świateł zawsze były genialne dla mnie w horrorach. Wiecie, najprostszy motyw związany ze straszeniem, ale tak niezwykle klimatyczny. Amunicja. Pięknie. Chociaż byłoby miło, gdyby nie tworzył artefaktów graficznych, bo pewnie też je widzicie na ekranie. Te dziwne dźwięki. Czy dźwięki... Ja, przynajmniej ja widzę. Na nagraniu nie widzę tych artefaktów. Niestety tutaj mi się tworzą. W tym mryganiu. O, i ta gra będzie wymagała patchy i to dużo. Ale zaprojektowana. O, oh, hello. Dobra, mimo że ja to mogę w ogóle... Mogę tego się... Boże, drogi! Czy ja mogę zrobić jakiś, nie wiem, szybki unik, cokolwiek? Kurwa! Pojebane! Aha. Dobra. Nope. Te uniki mi nie leżą. Definitywnie mi nie leżą. To nie jest moja bajka. Jakoś, nie wiem. Wolę chyba klasyczne kontrolowanie uników. Natomiast bardzo mi się podoba możliwość odstrzelania przeciwnikowi czegokolwiek. Okej, przy okazji zdrowie. No to trochę niepotrzebnie się wyleczyłem apteczką w takim razie. Tam jest świetlica. Gra też dobrze, że nie mówi, w którą stronę powinniśmy pójść. Na razie pójdę tam, gdzie wyszedł ten przeciwnik. Też wydaje mi się, że to jest dobra droga, właśnie do której powinniśmy się udać. Dokładnie. Dobra, zwiedzimy ten drugi korytarz. Ale spotkaliśmy nowy typ przeciwnika. Plujka! Będę go nazywał Plujo. Nic nie wylazło. Aż dziwne. Dobra, fanty, nagrody, cokolwiek. Cokolwiek za znajdźkowanie. I to powinien być jakiś audiolog, nie wiem, dziennik, no cokolwiek. Cokolwiek, co by nam dało trochę więcej. Mogę przejść? Mogę. Okej. Okay. Czyli jednak mogę pójść dalej, dobrze. O, świetnie. Amunicja, jak najbardziej. Ten pistolet nie wydaje się głupim rozwiązaniem, żeby go sobie ulepszyć. Ja tu nie mam mapy, prawda? Teraz pytanie, w dół czy nie? Czy ta druga droga? No dobra. Słuchajcie, spróbujmy zejść w dół. Że jak zejdę tutaj, to prawdopodobnie już nie wejdę wyżej. Nope.
Jeszcze, przepraszam, jednak się cofniemy i sprawdzimy tam, skąd przylazła ta plujka. Wiem, że mogę zejść tutaj. O to mi właśnie chodziło. Ja lubię mieć otwartą bazę do zwiedzania, która jest po prostu zainfekowana różnymi maszkaronami, bo mi to później budzi taką formę niepewności. Kurde, gdzie mam pójść? Czy to jest dobra droga, prawda? Czy a może nie? A może to mnie doprowadzi do jakiejś śmierci? I marzy mi się taka właśnie gra, w której cały statek byłby do zwiedzania. O, tego coś obrosło w ogóle. Cała gra byłaby na przykład do zwiedzania w ten sposób i ten statek byłby wielki. O, tak. Coś takiego chciałbym widzieć. To wygląda po prostu jak pomieszczenie. Nie no, ten ogień jest fatalnie zrobiony. Ale tam też da się przejść. Interesujące. Czyli co, dwie jakby odnogi? Cio. Spróbuję to zrobić po cichu. No, nie uda się. Te u nich działają naprawdę gównianie. Dobra, liczę na jakieś zdrowie. No nie wiem, no nie podobają mi się jakoś ten. Na początku byłem tak w miarę przyjemnie mi zainteresowany, jednak uniki to nie mają fajka w tej grze. Jeszcze jestem ciekaw, na przykład, czy da się go rozwalić i pozyskać z niego jakieś elementy, wiecie? Chyba nie. Zmarnowałem trzy pociski. Ale coś czuję, że później będą przeciwnikami. Znajdź zwłoki strażnika. Okej. Okay. Ale dużo jest tutaj asetów, których można sobie powiedzmy grzebać. I fajnie, że ta gra nie jest zrobiona na jedno kopyto, że wszędzie mam powtórki takich samych rozwiązań. Zwłoki strażnika. Tak, na poważnie, tutaj nie widzę żadnych zwłok strażnika. Chyba, że tu. Stary, wbiłeś to już dziesiątką potworów. Ale brzydzi się tego. Nagranie mamy za to nowe. Sierżant Eric Jane. Oficer Jane otrzymał zasłużoną pochwałę za służbę podczas zamieszek robotników w Absolution na
IC albo IO, nie wiem co to jest, 2310, zarekomendowany do rekrutacji do operacji specjalnych, 2315 przeniesiony do jednostki specjalnej więzienia Black Iron. Wskazówka do kodu dostępu. W sensie A2-3-2, o to chodzi? Czy jak? To już wiemy, kto to wszystko wypuścił. Dobra, to jest jakiś A232. Natomiast chciałbym zobaczyć jeszcze... A, okej, okay. To jest to samo. I można przejść bezpośrednio z drugiego jakby panelu. Pytanie, co ja tu mam zrobić teraz? Samo się odblokowało, słuchajcie. This damn place is falling apart. Winda poleciała. Okej, widzę, że tam są w klatkach. No i teraz mnie, wiecie, ciekawi, na przykład ta sytuacja, czy zejście wtedy tą drabiną było, powiedzmy, rozwidleniem, do którego powinienem pójść, ewentualnie tam byłoby coś do zwiedzenia. Mogę się jeszcze cofnąć? To sprawdzić? Bo teraz mnie to korci, bo chyba mogę się jeszcze cofnąć. Oj, ten odcinek będzie taka bieganina w jedną i w drugą stronę. Ale na przykład jakbym miał zdobyć jakąś wczesną strzelbę czy coś innego rodzaju, o to bym się cieszył. Dobra, raczej nowych przeciwników się nie spodziewam. Wątpię, żeby gra spawnowała ich na naszej drodze. Ale tu byłem. To moment. Tędy szedłem, to było tędy! A! No, gra jest tak dobrze zaprojektowana i tak fajnie wykreowana. A to można się tu skupić. Okej, no i co mnie tam czeka na dole? Przygodu? Pokaż. Znacie takie przysłowie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła? Co? Coś czuję, za chwilę bardzo dogłębnie poznam definicję tego właśnie określenia. Jestem ciekaw, jak oni poumierali, skoro są po zamykaniu od środka. I chyba mi się to opłaciło, słuchajcie, bo to są jakieś fanty. Bardzo możliwe. Boom! Jesus fucking Christ. Jezu, tu jest tak ciemno, że nic nie widzę. Nie wiem, skąd oni się wzięli w ogóle. Masakra jakaś totalna. Takie buty. Dobra, wiecie co? Wracamy do tamtego miejsca. Ale walka jest tu dość wymagająca.
W sumie to i dobrze, bo czuć ten, czuć to zagrożenie. Chociaż nie wiem, czy autosave'y są akurat tym, co przywitałbym z otwartymi ramionami w tej grze. Przynajmniej już wiem, że tędy pójść nie powinienem. Trzymaj zawsze przeładowaną broń, goddammit! Ewentualnie jak zwalczysz z jednym, to dobijaj. Czyli co? Wybór pada na bramkę numer 2. Idziemy w prawo, nie w lewo. W lewo czeka śmierć. Mam wrażenie, że kamera jest naprawdę bardzo blisko umiejscowiona. I naszego bohatera i na mój gust jest to chyba trochę za blisko. No i fakt, jest tu jakaś skrzynia. Interesujące, że z każdą skrzynię, słuchajcie, jesteśmy w stanie otworzyć za pomocą tego guzika. Konwerter, amunicja do działka ręcznego. Trochę amunicji zostaliśmy de facto. I maksymalny inwentarz. Oho, czyli co tu mamy na broń? Oh shit, amunicja zajmuje sloty. I mogę upuścić. Czy chcę apteczkę? Co to jest? Konwerter energii w idealnym stanie. Konwerter energii. Mam jeden zastrzyk zdrowia. Wiecie co, to ja w takim razie może... To element, który można sprzedać za niedużą ilość kredytów. Kalisto w kuźni u IOC zezwolono na zakup tej kontroler, aby wycofać ją z obiegu. Czyli konwertery to generalnie jakby handelek. Ten zastrzyk energii bym zabrał. Chyba, że mi wyskoczą za chwilę tutaj zombie. Jezu, naprawdę. Jest tak kurwa trudne. Te uniki. No! Teraz już nic nie widziałem, totalnie. Za bardzo filmowe. Po prostu za filmowe. Ale dzięki temu powinienem móc teraz to podnieść. Dziękuję. Czy to się kumuluje? Czy to mi zajmuje jeden slot? To mi zajmuje jeden slot. O, goddammit, psia mać. Pierwszą rzeczą, którą będzie trzeba zrobić, to słuchajcie, ulepszyć zapasy, które możemy przechowywać. Amunicja do działka ręcznego za to się pojawiła. Idziemy, to schowaliśmy, przepraszam bardzo. Czy nie jestem w stanie? No właśnie, nie jestem w stanie. Kredyty weźmiemy. Ale to taki... mi się wydaje, że tu mi się w ogóle właśnie ta trasa otworzyła. To jest do wyjścia. Tu mi się wydaje generalnie, wiecie co? Że po prostu jest to skrypt... było to totalnie oskryptowane miejsce. Ale ten ograniczony ekwipunek i konieczność właśnie faktycznie, że nie mamy przepasnych kieszeni, nie takich zaprzeczalnie pełnych kieszeni, jest czymś, co po raz kolejny będzie wzbudzało pewnego rodzaju niepokój, bo muszę się decydować, czy wziąć na przykład większą ilość sztukę amunicji, czy może jednak zdecydować się na zastrzyk ratujący zdrowie, a może jednak jeszcze jakieś fanty, które mógłbym sprzedać. To była skrytka, moi drodzy. Świetnie. Gdzie wyszedłem? Dobra, tutaj. To ja jeszcze bardzo chętnie bym się cofnął nawet do naszego kompana i do tego miejsca, gdzie mogę sprzedawać, bo jak widzicie, mam całkowicie zapchany ekwipunek. Niegłupim pomysłem byłoby sprzedać część rzeczy. A byliśmy chyba niedaleko. No, fajnie. Dobra, to nieważne. Czyli i tak mi zablokowało. Dobra, to liczę na to, że powiedzmy jakiś składzik będzie niedaleko, chociaż jeżeli gra ma, daje mi tak mały ekwipunek, to prawdopodobnie można by się pokusić o większą ilość takich dostępnych miejsc, gdzie chociażby fanty mógłbym spieniężyć. Bo ja nie będę musiał go zbierać za chwilę. A mogę to zniszczyć? O, zajebiście. Okej, to mi się podoba.
przejdziemy. Ale tu też nie. To jest amunicja. Nie, no dobra, to teraz idziemy tą właściwą drogą i miejmy nadzieję, że nie zginiemy. Zniszczone roboty mają w sobie coś przerażającego. A teraz gdzie są truposzczaki, bo przecież nie zabiliśmy ich, pamiętacie? Truposzczaki w ciało. Tak jakby twórcy trochę nawet się wzorowali na Rezydencie. Jeżeli idzie o zarządzanie ekwipunkiem. Podobają mi się także reakcje głównego bohatera na najróżniejsze akcje. Widać u niego brzdzenie, widać strach, zmęczenie. Widać to w ruchach postaci. To jest na przykład zajebiście zrobione. Przy okazji jeszcze sobie, słuchajcie, odblokujemy ponownie ten wpis. Ja naprawdę coś czuję, że te roboty się obudzą niedługo i będą realnym zagrożeniem. No i mamy save'a. Teraz pytanie. Czy powinien ich sprzątnąć? Dobra, na razie połaszczę się na to, żeby ich nie zabijać. Ale coś czuję, że to będzie killing room. What the fuck, co jest? Co to było, kurwa? Nie wiem skąd się wziął. Zleżał gdzieś czy co? Podniósł się tak. Nawet go nie widziałem na ziemi. Po prostu od tak się znalazł. Za nami. O, kolejne dwie odnogi. To lubię. Eksploracja. Co idzie znowu do mnie, czy nie? No, przeładuj. Podoba mi się kształt tego gnata. Wygnana jest kurde wielki. A z ciekawości, czy ja cię w ogóle zgniotłem i zebrałem z ciebie coś? Kredyt. Dobra. To co, sprawdźmy najpierw tą nogę. Ta prowadzi w dół. A natomiast... też prowadzi w dół. Dobrze, pójdziemy tędy. Pralnia. To jest najbardziej makabryczna pralnia, w jakiej byłem. Jezu. No, mieli pomysły na wykreowanie fajnego klimatu. Fakt. Jest, czuj tutaj, słuchajcie, Dead Space. Spokojnie ta gra mogłaby się nazywać jeszcze jeden Dead Space'em. Jak najbardziej. Dobrze to zrobili. Dali radę.
Jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić, bo lubi na przykład takie gry jak Dead Space, kurczę, panie, bierz pan w ciemno, albo kobito, wieraj w ciemno. Natomiast musisz się, no, powiedzmy, troszeczkę uzbroić jak w taką, może nie tyle cierpliwość, to po prostu wewnętrzny spokój związany niestety, ale z nie za dobrym działaniem gry. Ale to zostanie poprawione przecież czasem. Mamy kolejnego chyba strażnika i jeszcze jedną skrzynię. No, nabierasz wprawy. Pokaż, co tam masz. A to jest oficer Pruitt Mason. Oficer Mason został zwerbowany do BIP bezpośrednio z Akademii w 2312 roku, choć początkowo raport zapowiadał jego zwolnieniem, jego ocena psychologiczna wskazywała, że dobrze pasuje do projektu i warunków. Naczelnik Norton wskazał szczególnie zainteresowania jego osobą. Chyba zabili go więźniowie. Jeszcze nawet nie potwory. Kredyty. Amunicja do ręcznej. Co to jest? Konwerter energii w idealnym stanie. Amunicja do działka ręcznego. No dobra. Trzeba coś pomyśleć. Wiecie co, to ja może użyję sobie jednej apteczki. I wezmę konwerter energii w idealnym stanie, żeby móc go sprzedać. Amunicję ewentualnie wrócę się, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale fakt, moim zdaniem trochę za blisko ta kamera się tu znajduje. Spróbujmy jeszcze tędy przejść. To ja na kuckach też mogę celować. Spoko, patent. Wiecie, co jeszcze bym chciał nagrać? Days Gone. To może nie być tytuł, który, powiedzmy, zachwyci was jakoś specjalnie. Mogę to zniszczyć? Ooh, hello. Co tu mamy? Kredyty. Plus amunicję. No i to są takie motywy, które mi się na przykład niezwykle podobają. Coś jest ukryte za szybą? Co robisz? Po prostu ją rozwal. To jest moim zdaniem znakomite. A, coś się otworzyło, bo jakaś klapa pralki. Ciekawe, czy przed przeciwnikiem można uciec. Czy w ogóle jest taka opcja, żeby czmychnąć, czy będą nas gonić przysłowiową nieskończoność. Ale dobre drzwi w takim razie wybrałem, bo tam nie widziałem żadnego przejścia dalej. Bo jeszcze się chyba nie odblokowały, nie obudziły. Spróbujmy teraz po tej stronie. Powiem wam, że im dłużej gram, a jest to trzeci odcinek, który nagrywam pod rząd, coraz większe napięcie jakby w tej grze czuję. To też jest dobry znak. Konserwacja. Konserwacja może oznaczać drukowanie. Tutaj akurat nic nie widzę. W tej szafce, ale trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie, tu jest safe. Ale to dobrze, że odblokowałem. Bo to, moi drodzy, oznacza, że zakończymy odcinek. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Takie serie, może nowe też serie, zobaczymy, czy będzie się ich więcej pojawiało, w zależności od po prostu, nie powiem już wam, powiedzmy, że wciskam kit, ale bardzo pilnie będę obserwował po prostu wyświetlenia na tej nowej serii. Jest ona raczej grą, która wpisuje się w nasz kanał, stąd jest to horror, jest to forma takiej strzelanki właśnie kosmicznej, której mamy dużo na naszym kanale. I jeżeli to się przyjmie faktycznie, no to zachęci mnie, powiedzmy, do kupowania nowych gier i faktycznie robienia. A jeżeli nie, to będę dalej się przy swoim takim małym poletku raczej starszych tytułów
nastawieniem na to, że nowości mnie nie interesują, bo i tak nie opłaca mi się po prostu ich kupować, a jeżeli sam będę chciał zobaczyć, to na pewno u kogoś obejrzę. Dobra, zapraszam też do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału, gdzie można kupić gry dużo, dużo taniej. Na przykład właśnie tutaj Callisto Protocol, no i wiele innych tytułów. Zerknijcie, sprawdźcie, zobaczcie, zdecydujcie sami. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej, pa, pa. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.